Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 16 do 22 października bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, rycerz kielichów. Wtorek, wisielec. Środa, as buław. Czwartek, diabeł. Piątek, 10 kielichów. Sobota, 8 mieczy. I niedziela, 7 kielichów. W tle mamy szóstkę buław. No fajny tydzień, moi drodzy. Bardzo miły. Tylko weekend później taki troszeczkę. No taki, że będziecie troszeczkę gdzieś tam w chmurach fruwać, marzyć, planować. Ale zacznijmy od tła, czyli szóstki buław. Fajna karta. Karta zwycięstwa, karta sukcesu, poradzenia sobie z jakimiś trudnościami, wygrania jakiejś sprawy, awansu, znalezienia fajnej pracy, zażegnania jakiegoś kryzysu, dobrej współpracy, no i też jakiegoś uznania, tak? Może właśnie jakieś zaszczyty, może jakieś docenienie Was za coś, wyróżnienie, wynagrodzenie. Jakaś ciężka sprawa też się zakończy sukcesem dla Was. I to jest najważniejsze, że byliście na tyle zdeterminowani, żeby nie odpuszczać, wierzyć w swój sukces, wierzyć w wygraną i iść do przodu. W poniedziałek mamy rycerza kielichów, więc bardzo taki spokojny dzień, chociaż czasami Wasz nastrój może powodować, że będziecie momentami jakoś skrępowani, zażenowani, onieśmieleni jakimiś sytuacjami, więc tutaj troszeczkę pewności siebie, iść do przodu, wierzyć w to, co robicie. Ogólnie sympatyczny dzień. Możecie poznać jakąś osobę spod znaku skorpiona, raka bądź ryby, bądź takie spotkanie już jest umówione. Dobre wiadomości, więc jeżeli czekacie tutaj na jakąś wiadomość, na jakiś telefon, jak najbardziej tak, uznanie, komplement, jakaś pochwała, no i pozytywna odpowiedź w sprawie pracy, bo te raki, które szukają pracy, myślę, że już tutaj w poprzednim nawet tygodniu coś tam załatwialiście i tutaj będzie zwrotna odpowiedź. Natomiast jeżeli pierwszy dzień jesteście na jakiejś rozmowie w sprawie pracy, no to myślę, że podejmiecie tą współpracę. Tutaj we wtorek będzie takie oczekiwanie, ale w środę ta firma, ten pracodawca odzwoni do Was i zaproponuję współpracę, jeżeli tylko wygodzicie się na te warunki. Raczej nie podejmowałabym ważnych decyzji w poniedziałek. Dlaczego? Bo rycerz kielichów troszeczkę jest taki niepewny, onieśmielony. Może intuicyjnie czuje, wie, co powinien robić, jak działać, ale no wszystko to jest jakieś takie właśnie niepewne, brakuje mi słowa, kurczę, uciekło. No, zaraz może do tego wrócimy. Chodzi mi tutaj, że taka pewność siebie powinna Wam towarzyszyć, że wiem, idę, co robię, wiem, jak załatwić, wiem, jak rozmawiać. A tutaj, o, wahanie. Momentami może pojawić się takie wahanie, tak? Czy ja dobrze robię, czy to faktycznie jest ta ścieżka, którą powinienem podążać, a czy ktoś mnie źle nie zrozumie, źle nie odbierze, więc tutaj takie wahania nastroju może towarzyszyć i to będzie powodować brak takiej właśnie pewności siebie, a przez to możecie być odbierani jako osoba taka, no, wrażliwa, niezdecydowana, nie wiedząca, czego tak naprawdę chce. Natomiast bardzo miłe tutaj spotkania, jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, konsultacje, możliwa wizyta u lekarza, wcześniej zaplanowana. No i odwiedziny kogoś, z kim macie dobre relacje, z kim się przyjaźnicie. W związkach bardzo fajna atmosfera, dużo czułości, komplementów, może jakiś prezent, upominek, niespodzianka od partnera bądź partnerki. Na pewno miło spędzicie ten czas.
wspólnie przygotujecie może po pracy jakąś kolację, później jakiś ulubiony film razem obejrzycie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o nasycenie się towarzystwem drugiej ukochanej połówki, no na pewno będziecie miały, że tak powiem, to zapewnione. Miłe towarzystwo, fajna atmosfera, taka życzliwość, dobroć i serdeczność, z którą w tym dniu powinniście się spotkać. Dobrze, we wtorek mamy Wisielca, więc jakieś sprawy mogą być zawieszone, przełożone w czasie, przełożone w terminie, jakieś spotkanie, jakaś rozmowa może nie dojść do skutku. Uważajcie na środki komunikacji miejskiej, może spóźnić się autobus, może spóźnić się pociąg, więc tutaj lepiej wcześniej wyjść z domu. Może też nie dojechać, bo będzie jakaś awaria, gdzieś tam zastój się zrobi, na przykład na torach i tramwaj, że tak powiem, na czas nie dojedzie. Wisielec to czas na przemyślenia, bądź wyczekiwanie na jakąś informację, tak? Czyli jeżeli tu na przykład w sprawie pracy czekacie na decyzję, bądź analizujecie tutaj jakiś swój projekt, pomysł, czekacie na wyniki na przykład jakiegoś konkursu, bądź orzeczenie w jakiejś sprawie sądowej, no to, że tak powiem, dzień może się wydłużać, ale ogólnie wiecie, co robicie, być może sami pewne sytuacje odkładacie na inny czas. Może być tak, że to Wy nie jesteście gotowi do podjęcia jakichś rozmów i proponujecie jakiś inny termin. Może być odwołana bądź przełożona wizyta u lekarza. Dzień postawiony trochę na głowie, więc mogą być jakieś psikusy, mogą być jakieś niespodzianki, więc przygotujcie się, że nie wszystko tak sprawnie sobie pozałatwiacie, jak to sobie w grafiku zaplanowaliście, ale jeżeli będziecie cierpliwi, zdeterminowani, tak jak pokazuje szóstka buław, to ten cel osiągniecie. Zawieszone jakieś kontrakty, rozmowy, bądź potrzebny czas, żeby właśnie podjąć jakąś decyzję. Przygotujcie się też na jakieś korki, bądź kolejki, jeżeli no, będziecie w jakichś miejscach, w urzędach, w sklepach załatwiać jakieś sprawy, no to może być jakiś właśnie taki zastój, trzeba będzie odstać, poczekać, ewentualnie przełożyć to wydarzenie na inny dzień. Co w związkach? W związkach myślę, że no nie wiem, nad czymś musicie się zastanowić. Wisielec planuje, że tak powiem, długoterminowo, więc wybiega troszeczkę w przyszłość daleko, daleko. Zastanawia się, jak to będzie. A może po prostu no nie możecie w tym dniu dojść do porozumienia, bo jakoś tak na opak wszystko będziecie postrzegać. No oczywiście zwariowany dzień, postawiony na głowie, więc do wszystkiego można się przyczepić. Te pary, które są w związku na odległość, być może czekają na wiadomość tutaj od drugiej połówki. Natomiast jeżeli poszukujecie partnera bądź partnerki, jesteście singlami, no ktoś taki może się pojawić i tutaj też, bądź już poznaliście taką osobę, tutaj skorpion, rak bądź ryba się kłania, tylko no zastanawiacie się, czy to jest tylko sympatia, czy coś więcej, bo jakaś więź emocjonalna tutaj się już rozpoczęła. Tylko pytanie, to czy bardzo się lubicie i macie o czym rozmawiać, to jest przyjaźń, czy już coś więcej. I myślę, że takie rozważania tutaj mogą pojawić się u raka. W środę mamy asa buła, więc tutaj świetny dzień, macie energię do działania, pojawiają się nowe pomysły, nowe propozycje, nowe szanse na zrealizowanie swoich jakichś projektów. Dzień minie Wam dynamicznie, szybko, dużo się będzie działo, być może szybko trzeba będzie podejmować decyzje. Wykorzystujcie swój talent, wykorzystujcie swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Zaufajcie sobie, bo to jest najważniejsze, żeby ufać sobie, temu, co robicie, tak? Jeżeli w coś wierzycie, to już jesteście, że tak powiem, w połowie sukcesu, bo no, trudno podejmować się jakichś działań, jakichś inwestycji czy projektów, które już na starcie nie wierzycie, że się udadzą. Więc tutaj no, widzę, że jest taka wiara w to, co robię, chcę coś osiągnąć, działam, jestem zmotywowany. Więc tutaj taka fajna energia.
pewności siebie. No, w tym dniu możecie właśnie wygrać jakiś konkurs, zdobyć wymarzoną pracę, podpisać kontrakt jakiś ważny, jakieś uznanie, jakieś wyróżnienie, zakończenie jakiegoś sporu, zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, ukończenie kursu bądź jakiegoś szkolenia. Szansa na wykazanie swoich umiejętności, więc w tym dniu dobry dzień na, że tak powiem, egzaminy praktyczne bądź przystępowanie do jakichś zawodów sportowych. No może akurat w ciągu tygodnia coś takiego się zadzieje, zwłaszcza jeżeli jesteście pasjonatami, być może trenujecie jakąś dyscyplinę bądź udzielacie się w jakimś kole bądź zgromadzeniu związanym z Waszymi zainteresowaniami, z Waszym hobby. W związkach bardzo fajnie, bo tutaj no, as buław to jest początek nie tylko emocjonalnie pozytywny, ale też namiętność, pociąg fizyczny, chemia. Jeżeli pierwsza randka bądź druga, no to już zaczniecie, że tak powiem, mieć się bardziej ku sobie. Jeżeli dopiero zaplanowane spotkanie i zobaczycie się pierwszy raz, bo na przykład poznaliście się przez internet, ta osoba zrobi na Was bardzo dobre wrażenie z wzajemnością, w Waszym typie, fajna osobowość, osoba taka pewna siebie, no na pewno, tak jak powiedziałam, będziecie pod wrażeniem. Natomiast w stałych związkach tutaj dzień spędzony aktywnie, po pracy oczywiście. No i nie wiem, czy będziecie razem szli na przykład na siłownię, czy jakieś inne tam sprawy załatwiać. Na pewno zrobicie na partnerze bądź partnerce wrażenie, te raki, które być może w jakiś sposób zaimponowały, bądź no nie wiem, byłyście u fryzjera na przykład, tak? Albo kupiłyście sobie coś fajnego, fajnie w tym dniu się ubrałyście, no i partner to doceni, tak? No i później już wieczór, tak samo, bardzo atrakcyjny, na pewno dużo się będzie działo. Powiem tylko tyle, że jeżeli staracie się o dziecko i do tej pory było jakoś pod górkę, w tym tygodniu jest szansa, żeby się udało, więc tutaj pracujcie nad tym. Nie zastanawiajcie się co i jak, nie kombinujcie, tylko bierzcie się do pracy. Natomiast raki, które, że tak powiem, no nie mają jeszcze tutaj jakiejś takiej stałej relacji, uważajcie, bo tu może być, że tak powiem, nieplanowana ciąża. Więc no pilnujcie się. Może być też rozkwit jakiegoś pięknego romansu, który po prostu no, przewróci Wasze życie do góry nogami. Dla kogoś stracicie głowę i tak się jakoś, jakaś więź, poczujecie taką więź, coś tak niesamowitego, że aż momentami będziecie się tego bali. Taka silna chemia, nie tylko chodzi tu o sprawy fizyczne, ale ogólnie światopogląd, sposób bycia, charakter, temperament, no to wszystko tak tutaj pasuje do tej osoby, którą poznaliście, że aż sami siebie nie poznajecie. Aż mówię, może momentami Was to przerażać. Ale no, warto w to wejść i spróbować, tak? Przede wszystkim zastanówcie się, czy ufacie na tyle tej osobie, żeby no, być jakoś pod jej wpływem, tak? Bo bardzo Was zafascynuje i oczaruje. W czwartek mamy kartę diabła, więc tutaj uważajcie, bo może być to nerwowy dzień. W ogóle będziecie mieli gdzieś takie wewnętrzne jakieś poczucie strachu, niepokoju. Wiele rzeczy może zależeć nie od Was, więc tutaj też nie wplączcie się w jakąś sytuację, gdzie ktoś za Was decyduje, ktoś ma na Was wpływ. Nie możecie wyrazić swojego zdania, czujecie się jakoś w potrzasku. Starajcie się zawsze działać zgodnie ze swoimi przekonaniami, robić to, co zaplanowaliście. Jeżeli pojawią się jakieś komplikacje, znaleźć jakieś
proste rozwiązanie na to. Nie wchodzić w konflikty, nie pozwalać sobie dyrygować. No i tutaj jakieś spotkanie może być z zodiakalnym koziorożcem, który może Was do czegoś namawiać. Jakieś tutaj pokusy mogą się pojawić, więc też nie dajcie się w tym dniu naciągnąć na jakiś kredyt. Nie bierzemy kredytów, nie bierzemy pożyczek, nie podpisujemy umów, żadnych kontraktów, bo diabeł no to jest ktoś, kto obiecuje, no a później dwa razy każe sobie za to zapłacić i niekoniecznie nam to zawsze wychodzi na dobre. Więc wszelakie tutaj jakieś rozmowy, bądźcie bardzo przeczuleni na to, żeby ktoś Was nie okłamał, nie oszukał, nie uwiązał w coś, z czego później będzie ciężko wyjść, tak? Żebyście się sami do jakiejś ołowianej kuli nie przyspawali. No dobrze. Zwróćcie uwagę na zdrowie, zwłaszcza choroby zakaźne, ale też nałogi, zwłaszcza tutaj chodzi o alkohol, więc jeżeli w Waszym otoczeniu jest taka osoba, bądź sami być może macie z tym problem, no trzeba tutaj pomyśleć, co z tym zrobić, ale pokazuje mi się tutaj rodzina, więc może ktoś z rodziny właśnie, może ten koziorożec troszeczkę, no, ma jakieś problemy, może warto mu pomóc, może warto wesprzeć, może warto jakoś pokierować. Natomiast, moi kochani, w związkach, no w związkach będziecie mieli różne pomysły, bądź Wy, bądź Wasz partner, żeby sobie troszeczkę pofiglować i tutaj no nie zdziwcie się, jeżeli w sypialni będą jakieś jakieś no dziwne propozycje. Oczywiście może być to dla niektórych śmieszne, ale powiem Wam tak, partner może Was czymś zaskoczyć. Zwłaszcza tutaj do Pani się zwracam. Może być gorąco i może być zaskakująco. No dobrze, w piątek mamy dziesiątkę kielichów, więc super dzień. Świetny będziecie mieli nastrój, świetny humor. W pracy jak najbardziej fajna atmosfera. Jeżeli czwartek mieliście pierwszy dzień w pracy, było troszeczkę nerwowo, mogliście się troszeczkę pogubić w tym wszystkim. Mogły Was pewne sprawy troszeczkę przerastać, ale nie bójcie się. Po to jest jakieś przeszkolenie, po to jest taki okres próbny, żeby się ze wszystkim zapoznać, więc tutaj strach nie jest dobrym doradcą. No i wracamy do tego piątku, że właśnie już tutaj macie dobre samopoczucie, otaczacie się życzliwymi ludźmi, mogą od rodziny napłynąć jakieś dobre wiadomości i tutaj ta informacja o niepożądanej ciąży może niekoniecznie Was dotyczyć, ale na przykład kogoś z Waszej rodziny bądź otoczenia Waszych przyjaciół, bliskich przyjaciół, znajomych, tak zwanych przyjaciół domu. Uda Wam się zrealizować jakiś projekt, uda Wam się pomyślnie zrealizować wszelkie zadania na ten dzień zaplanowane. Fajne jakieś konsultacje, bardzo udane spotkania. Mogą być jakieś prezenty, niespodzianki, więc tutaj te osoby, które mają pracę i bardzo się bały i niecierpliwiły, bo karta diabła to też niecierpliwość. Co być może z awansem, co być może z jakimś nowym stanowiskiem, co z pracą dalej. Wszystko będzie bardzo dobrze, będzie powód do świętowania. Po pracy te raki, które planują wyjście, spotkanie się z przyjaciółmi, ze znajomymi, na pewno świetnie będziecie się bawić, może pójdziecie gdzieś potańczyć, później dobrze zjeść, a może gdzieś, że tak powiem, na domówkę zostaniecie zaproszeni. Na pewno bardzo miło, spokojnie i no i z takim zadowoleniem spędzicie ten dzień. W fajnym gronie osób, z którymi macie dobre relacje. Sobota, ósemka mieczy, więc troszeczkę będziecie, no nie wiem, przyblokowani w tym dniu, jeżeli nie jesteście w pracy. Ósemka mieczy to jest takie niedostrzeganie bądź strach przed jakąś rozmową, przed poruszeniem jakiegoś tematu. Może boleć Was też głowa, może być tak, że nie chcecie w tym dniu z nikim rozmawiać, bądź ciężko Wam będzie dojść do porozumienia.
może przez to, co się wydarzyło tutaj w piątek. Jeżeli są jakieś dolegliwości, zwłaszcza ból gardła, czujecie jakieś drapanie, gdzieś tam coś kłuje, gdzieś coś dokucza, wyśpijcie się i ten dzień spędźcie w domu. Ale wydaje mi się, że to po prostu będzie ból głowy po tych tutaj być może jakichś shotach czy drinkach na jakiejś zabawie poprzedniego dnia. No raczej będziecie unikać tutaj jakiegoś spotkania i ten czas spędzicie sobie w domku. Możliwe też jakieś rozmyślanie, jakieś planowanie, odpoczynek, przede wszystkim odpoczynek. Odcinacie się też od jakichś problemów, nie chcecie o niczym myśleć, tylko po prostu skupić się na sobie. W związkach mogą być ciche dni, albo boicie się o coś zapytać, albo nie chcecie poruszać jakichś tematów. No może tutaj macie niektóre raki, zanik pamięci, co tam się poprzedniego dnia wydarzyło, tak zwanego kaca moralnego. Nie było tak źle, kochani, bawiliście się świetnie, więc teraz po prostu czas na to, żeby odpocząć. W niedzielę mamy nadal kartę odpoczynku, zostawiamy wszystkie sprawy, przygotowujemy się do kolejnego tygodnia. Pamiętajcie tylko, żeby nie przesadzać, nie wydziwiać, nie cudować, nie wyolbrzymiać jakiegoś tematu. Zdecydować się na jedną z opcji, bo widać, że jesteście kreatywni, macie jakieś plany, macie jakieś marzenia. Chcecie jak najszybciej zrealizować, tylko troszeczkę nie wiecie, od czego zacząć. Więc na spokojnie sobie wszystko przemyślcie i nie bójcie się przekraczać pewnych barier, pewnych granic, które sami sobie tworzycie w realizowaniu właśnie jakichś projektów, które chodzą Wam po głowie. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.